złożeniem kwiatów na grobie Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i w sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskównej w Zabawie rozpoczęto obchody Krajowego Święta Ludowego. Po uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Radłowie poczty sztandarowe wraz z uczestnikami obchodów przemaszerowali na plac Parku Radłowskiego, gdzie odbyła się oficjalna część Krajowego Święta Ludowego, po raz pierwszy obchodzonego w regionie tarnowskim. Święto ludowców tłumnie zgromadziło mieszkańców Radłowa i okolic, a także gości z województwa małopolskiego i całej Polski. Krajowe Święto Ludowe to jest promocja niesamowitej gminy Radłów. Gmina Radłów, która zawsze ruch ludowy był bardzo mocny, bo przecież Stanisław Mierzwa, patron szkoły biskupica radłowskiej, wczoraj tam odbywały się też uroczystości, bieg patrona, Wojciech Mierzwa, syn żyjący Stanisława Mierzwy, skazany na 10 lat po wojnie za to, że bronił polskiej ziemi, bo tak to można powiedzieć, więc ucieszyliśmy się bardzo, że Polskie Stronnictwo Ludowe wyszło z tą inicjatywą, aby tutaj odbywało się to święto. Ujednoczy to nie tyle ruch ludowy, ale mieszkańców, przypomina o tym, że ta tożsamość narodowa jest najważniejsza, że skąd pochodzimy, to kształtuje nasze przyszłe pokolenia, ale nasz samych. Miejsce Radłów, gmina Radłów, gdzie spotykają się i na tej scenie, która jest za nami, błogosławiona Karolina i Wincenty Witos. Błogosławiona Karolina pochodzi z tej gminy, tu zginęła śmiercią męczeńską, a Wincenty Witos z nieodległych Wierzchosławic. Hasła, które 120 lat temu były znoszone, one w dalszym ciągu stają się aktualne. Wtedy walczono o wolność, o prawa dla chłopów, o prawa obywatelskie, o budowę państwa polskiego, państwa, które będzie zarządzane z pozycji regionów, samorządów, również włączenie do tej grupy biorącej udział w zarządzaniu chłopów, jako tą najniższą warstwę społeczną, która była pozbawiona możliwości wpływania na tą politykę. To już jest wieloletnia tradycja, ponad 100 lat już spotykają się ludowcy, bo od 1904 roku na Święcie Ludowym, od 1931 roku jest to w Dzień Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. To się wpisało w wielką tradycję. To jest taki czas umocnienia w tym, co robimy, na ładowanie akumulatorów, na przyszłość do działania. To też jest rozmowa o Polsce. Dzisiaj mówiłem o rehabilitacji Witosa, bo to polskie państwo powinno uczynić już dawno. Doprowadzimy do tego. Mówiliśmy też o problemach polskiej wsi, o obecności w Unii Europejskiej, czyli o najważniejszych tematach, które nas dotykają. Radość i też takie skupienie nad tym, co w przyszłości, i troska o ojczyznę, więc wiele emocji się dzisiaj łączy. Po oficjalnych przemówieniach na wniosek Prezydium Zarządu Województwa Polskiego Stronnictwa Ludowego za długoletnią aktywną działalność w ruchu ludowym wręczone zostały medale imienia Wincentego Witosa, odznaczenia Złota Koniczynka, medale 120-lecia ruchu ludowego oraz legitymacje członkowskie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Się cieszę, że jest nas tak wielu, bo to również jest okazja do spotkań takich rodzinnych, do trochę takiego zadumania nad przyszłością, czy to Małopolski, czy Polski, czy naszych lokalnych samorządów. Spędzenie tego dnia właśnie po mszy świętej w gronie rodzinnym, w gronie znajomych. To jest też, często nam brakuje właśnie takiego czasu, żeby być razem. Jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów historii Polskiego Stronnictwa Ludowego pozostają Święta Ludowe. Jego obchody wyrosły z tradycji hołdu zbrojnemu czynowi chłopskiemu kosynierów Tadeusza Kościuszki. Były upamiętnieniem wiktorii pod Racławicami. Co roku chłopi mieli wspominać chlubną historię 4 kwietnia w rocznicę batalii. To jedno z najpiękniejszych polskich świąt wyrosłe z tradycji narodowej, ludowej i chrześcijańskiej,
które utrwaliło się w świadomości mieszkańców wsi i stało się jej niezbywalną spuścizną. Nierozłącznie towarzyszy historii Polskiego Stronnictwa Ludowego. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.